w Lubaniu zostało otwarte biuro parlamentarne Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Uroczystego aktu przecięcia wstęgi dokonała wiceprezes partii, posłanka na Sejm Beata Kempa. Z wielką radością, wielkim zaszczytem dzisiaj myślę to, że otwieramy biuro w Lubaniu, kolejne moje biuro, mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej, jaką mamy, mimo iż wciąż rosną koszty utrzymania różnych biur, które już otrzymuję, mimo tego, iż moim okręgiem, w którym wybrano mnie, jest okręg świętokrzyski, ja jednak, tak jak powiedziałam, oprócz wkładu pracy w tamtym miejscu, jestem i czuję się związana z Dolnym Śląskiem, tu się urodziłam, tutaj się wychowałam i tu zamierzam powrócić ze swoją działalnością polityczną, a właściwie już jestem ze swoją działalnością polityczną, obok oczywiście tego, co jest bardzo ważne, czyli tego wymiaru ogólnopolskiego. I bardzo się cieszę, że wokół naszej idei Solidarnej Polski skupiają się ludzie, którzy chcą działać. Chcą działać społecznie i taką osobą jest pani Ewa Kutę, która łączy się tutaj ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi współdziałaczami, współpracownikami, zaproponowała, abyśmy na czas tego kryzysu jakiekolwiek miejsce znaleźli, żeby tutaj w Lubaniu, czyli tutaj, gdzie są osoby, które chcą działać na rzecz innych, bo to jest bardzo ważne. Działalność polityczna jest na pewno działalnością stricte, ale ona, jeżeli jest traktowana jako służba, jest działalnością na rzecz innych. I dlatego zdecydowałam się po już naszej takiej bardzo, bardzo intensywnej współpracy rocznej, aby to biuro otworzyć tutaj w Lubaniu. Nie jest to ostatnie biuro, które będziemy na terenie Dolnego Śląska otwierać. Planujemy jeszcze w kilku miejscach. Rzecz oczywiście tylko i wyłącznie w kosztach i w negocjacjach, ale już jesteśmy blisko. Ja cieszę się i mam nadzieję, że w tym biurze będzie rozwiązane wiele, być może bardzo trudnych spraw. A jeśli nawet nie da się ich rozwiązać, to będzie w tym biurze przychylność, życzliwość, bo często jest tak, że przychodzą ludzie, którzy chociażby chcą być przez kogokolwiek wysłuchani i wtedy mają takie poczucie, że ci, którzy chcą działać politycznie, czy też władza, jest bliżej Polaka, bliżej obywatela. I bardzo byśmy chcieli, żeby taką atmosferę, a z drugiej strony, znając panią Ewę, jestem tego pewna, że taką atmosferę tutaj zastaną. Jeśli uda nam się, a wierzę w to, że uda się powalczyć w wyborach również samorządowych, po drodze oczywiście mamy inne, ale na samorządowe stawiamy również, to będzie tutaj też możliwość spotykania się z przyszłymi wybrańcami, radnymi, z osobami, które będą też mogły działać na rzecz już stricte tutaj z spraw związanych z rozwojem tej miejscowości, bądź przepięknych zresztą, trzeba przyznać, okolic. I dlatego ja życzę wszystkim tutaj, przede wszystkim gospodarzom. Rzecz jasna, sprawa, myślę, bardzo ważna i fundamentalna. Wszystkie te sprawy, które będą wymagały wsparcia takiego centralnego, czyli różnego rodzaju interpelacja, takie już powoli się zrodzają, czy zrodziły w różnego rodzaju sprawach, które mogą być też sprawami ogólnopolskimi, a akurat tutaj się wydarzyły, akurat tutaj wymagają interwencji, to zostają przekazywane do mojego biura centralnego, które znajduje się w miejscu mojego zamieszkania. Zresztą ja mam w ogóle duży sentyment do mniejszych miejscowości i może dlatego, że sama się w takiej wychowałam. I uważam, że im więcej nas tam na wiejskiej będzie z różnych stron kraju, bo Polska nie kończy się tylko na tabliczce Warszawa i warto to uświadamiać wielu tam na tym poziomie centralnym. My tu trochę inaczej patrzymy na życie, może bardziej praktycznie i bardziej przyziemnie, to takie sprawy, wracając, będą przekazywane do różnego rodzaju instytucji, do ministerstw, do premiera, jeżeli będzie taka potrzeba, więc czasami tych rozwiązań jest dużo. Powtarzam, nie wszystkie sprawy udaje się załatwić, ale jest bardzo dużo spraw, które idą do przodu. Ludzie wreszcie otrzymują jakieś odpowiedzi, jakieś wyjaśnienia, otrzymują konkretne propozycje. Także myślę, że tutaj również w tym miejscu, zresztą pokazał już ten miesiąc działalności, wcześniej wciąż prośby Ewy, żeby i różnego rodzaju interwencje u mnie, aby różne sprawy ludzkie tutaj, nie tyle załatwiać, nie lubię tego słowa, ale pomagać, nadać im taki bieg, jaki sobie obywatele mają prawo życzyć w demokratycznym państwie, płacąc ciężko podatki.
I myślę, że będzie tu dobry duch, serdeczna atmosfera, taką zawsze mamy w swoich biurach. Myślę, że będzie też ona skupiać różnych ludzi i tych bardzo doświadczonych, bo takich bardzo potrzebujemy, na takich liczymy, stawiamy i z takich pomocy w sposób szczególny korzystamy, z ich podpowiedzi, ale i też ludzi młodych, dla których tak naprawdę działamy. Biuro Parlamentarne Solidarnej Polski znajduje się w Lubaniu przy placu 3 maja 11 i czynne jest we wtorki i czwartki od 16 do 18. Wszelkie sprawy przyjmuje szefowa biura Ewa Gutek. Bardzo ściśle współpracuję z panią Ewą Gutek i uznałam, że osoba tak prężna i osoba, która działa na terenie całego okręgu Legnicko-Jeleniogórskiego, z którą wiążę też dość duże nadzieje polityczne w tym okręgu, pokazała, że warto mimo dużych trudności finansowych generalnie w utrzymaniu siatki biur na terenie całego kraju i dość naszej intensywnej działalności politycznej jako nowego ugrupowania, które też musi funkcjonować i więcej wysiłku wkładać na terenie całego kraju niż duże ugrupowania. Postanowiłam, iż warto, żeby było tutaj takie miejsce. Zresztą z tego miejsca płynęło bardzo dużo interwencji, które przejmowało moje biuro podstawowe, więc myślę, że warto było tutaj takie biuro po prostu otworzyć. Drugą częścią spotkania z przedstawicielką polskiego parlamentu była debata Młodzież kontra politycy, która odbyła się w sali konferencyjnej lubańskiego TRET-u. W debacie wzięli udział przedstawiciele Młodzieżówki Solidarnej Polski, na pytania których odpowiadali politycy Beata Kempa, Ewa Gutek oraz Henryk Hycki. Politycy zazwyczaj, nad czym ja zawsze bolałam, przypominali sobie o młodych ludziach, jak trzeba było kleić plakaty, prawda, dawało się im wiaderko z klejem i kupę plakatów i to było wszystko, tak, więc w zamian nic, oni wykonywali często bardzo ciężką pracę, dzisiaj są bardzo sprawni w internecie, potrafią naprawdę działać świetnie. Ja troszkę patronuję tej młodzieży w naszej organizacji, po raz pierwszy, kiedy spotkaliśmy się w ubiegłym roku w Krakowie, poprosiłam, abyśmy przyjęli taką formułę, że my słuchamy, a młodzi mówią. I tak to również stało się po roku w Łodzi. Oni przez rok stworzyli sami swój program, bez naszego udziału, czyli i to nie była jakaś lista pobożnych życzeń, czy bardzo roszczeniowy program. Nie, bardzo dobre, nie tylko postulaty, ale już konkretne rozwiązania, które wskazali, które my dzisiaj przyjęliśmy i będziemy ubierać w pakiet ustaw. Mamy nadzieję do połowy maja te ustawy zakończyć. Wczoraj rozdzieliliśmy pracę pomiędzy posłów i w granicach 10-15 maja chciałabym, aby taki pakiet ogłosić w Sejmie na konferencji z udziałem ludzi młodych. Ja uważam, że jeżeli nie stworzymy oferty dla młodzieży, jeżeli oni będą wybierać inne kraje, a przecież mają do tego pełne prawo, są bardzo dobrze wykształceni, władają czasami kilkoma językami, mają prawo szybciej realizować swoje marzenia. Nie można mieć komuś za złe, że chce mieć dom, chce mieć samochód, bo to warunkuje jeszcze jedną bardzo ważną decyzję. Oni wtedy podejmują decyzję o utworzeniu rodziny, o tym, żeby mieć dzieci. A dzieci to rozwój narodu. To jest oczywiste, choć może brzmi trywialnie, tylko jakoś tak tego nie rozumie koalicja rządząca i naprawdę nie znalazłam. Zresztą wystosowaliśmy, za chwileczkę Państwo będziecie widzieli to w internecie, wystosowaliśmy taki wniosek o informację rządu, jaki ma plan w sprawie zatrzymania ludzi młodych w Polsce. W ogóle na temat sytuacji ludzi młodych, że zdali sprawę z tego i podsumowali, jaka jest ta sytuacja, bo my wiemy, że jest dramatyczna. Ja chciałam zainspirować Donalda Tuska do tego, żeby w ogóle o tej sprawie chciał w Sejmie rozmawiać. Niestety pani Kopacz tą sprawę przekazała do komisji, a nie na posiedzenie plenarne, ale ja się cieszę, że w ogóle jej nie wykasowano i jednak przymusimy tutaj koalicję rządzącą do dyskusji na Komisji do Spraw Nauki i Młodzieży. Ja myślę i wtedy zaproszę również przedstawicieli naszej młodzieżówki, bo to oni nas zainspirowali do tego i złożymy właśnie wtedy też z młodzieżówką ten pakiet ustaw napisany przez młodych ludzi dla młodych ludzi.
To na koniec powiedzmy jeszcze, słyszymy, żeby ruch Palikota mówi o tym, żeby obniżyć ten wiek, żeby młodzież mogła głosować troszeczkę wcześniej. Jakie jest Pani zdanie w tym temacie? Właśnie o tym też rozmawiałam, chociażby z młodzieżą naszą w Łodzi. To była młodzież, taka młodzieżówka, można powiedzieć, od mniej więcej 17-18 roku życia do 30 roku życia, bo dzisiaj nam się wydłuża ten czas startu w dorosłe życie. Tak jest, ja to akurat pochwalam, bo oni często studiują na kilku kierunkach, więc oczywiste, że ten start się wydłuża. I raczej krytycznie do tego podeszli. Uważali, że oni sami nawet, ci, którzy mieli po 20 kilka lat, mówią, my mając 17-16, świetnie się bawimy, nie do końca jakoś rozważamy te wielkie sprawy wagi państwowej. Nie wiem, czy umielibyśmy podjąć właściwą decyzję, albo przynajmniej taką decyzję, o którą nie mielibyśmy do siebie pretensji za kilka lat.